Hejka moi drodzy, witam was 11 grudnia i rozpoczynamy 11 vlogmas. Ja jak widzicie jeszcze jestem niepomalowana, mamy godzinę 13 za chwilkę, przed chwilą zmontowałam wczorajszego vlogmasa i teraz czas się pomalować z racji, że za niedługo wychodzę, idę się spotkać z dziewczynami, idziemy na lodowisko, później coś zjeść, także wydaje mi się, że zapowiada się fajny dzień, zabieram was ze sobą. Kalendarze adwentowe otworzymy sobie, myślę, że jak wrócę, żeby już tutaj nie przedłużać, bo podwożą mi rodzice, którzy na mnie już właśnie czekają, zanim się wyszykuję i tak dalej, także myślę, że najwyższy czas się pomalować, więc zapraszam was na tą czynność. Okej, moi drodzy, a więc ja wychodzę, zabieram was z wami, chociaż wiem, że i tak nie będę nagrywać kamerą, bo się będę wstydziła, jak to ja, ale dobra, zabieram was tak czy inaczej ze sobą, także lecimy. Okej, moi drodzy, wróciłam już do domu i jestem bardzo śpiąca. I jak mam na myśli bardzo, to naprawdę bardzo. Robiłam przed chwilą live'a. I co chwilę się bałam na tym live'ie i po prostu oczy mi się już zamykają. I właśnie sobie rozmazałam kreskę. Nie rozmazałam. Ale słuchajcie, zostało nam otwarcie kalendarza, także to właśnie teraz zrobimy. I dzisiaj mamy 12. W ogóle chyba na początku powiedziałam, że witam was w 11 vlogmasie, ale mniejsza z tym. Wzięłam wszystkie czekoladki na raz, bo jestem na tyle zmęczona, że nie dałabym rady przejść 3 razy. A więc tak, otwieramy 12 okienko w Rittersport. Proszę bardzo. I dzisiaj mamy zieloną czekoladkę. I jest to Walnuts in Nougat Creme. Toblerone. Czy jakkolwiek to się mówi, już nawet nie mam pojęcia, bo każdy mi pisze co innego w komentarzach. Ale dzisiaj mamy zwykłą, moją ulubioną czekoladkę. Nie ma lepszej od tej zwykłej. Może ewentualnie orzechowa, ale nie jest lepsza. Jest po prostu porównywalna. 12 okienko w Milce jest na dole. I dzisiaj mamy samochodzik. Czas na Kindera. I dzisiaj mamy najprawdopodobniej Kinder niespodziankę. O Jezus, nie mogę, nie mogłam otworzyć. Ale udało się i mamy dokładnie tak Kinder niespodziankę. Oh. Teraz czas na Sephorę i 12 okienko mamy tutaj. Uwaga, mamy, słuchajcie, z Benefitu, czyli moja ulubiona firma do brwi i do rzęs. Oni moim zdaniem mają najlepsze i dzisiaj mamy 24-hour brown setter. Aha, czyli to jest taki po prostu jakby przezroczysty utrwalacz do brwi. Ej, fajnie, bo mi się bardzo spodobało, jak tak się te brwi tak robi, tak do góry. Ładnie pachnie, ładnie pachnie. Ja mam taki z tego, z Essence, a jeszcze wcześniej miałam z Miss Sporty.
a teraz będę miała taką premium markę. Fajnie, bo w sumie sama bym sobie tego nie kupiła, no bo jednak jest to taki troszkę droższy produkt, a za niższą o wiele cenę można znaleźć bardzo coś podobnego, nawet nie wiem czy lepszego, bo jeszcze nie przetestowałam, ale bardzo coś podobnego, więc na pewno bym sobie sama tego nie kupiła, ale jest tutaj, także fajnie. I teraz 12 okienko w Rituals mamy. Tu. Aha, rękawica. Nie fajne uczucie. Jest to rękawica do, wiecie, do robienia sobie takiego jakby, w sensie wiecie, jak na przykład są peelingi i tam się zdziera taki właśnie martwy naskórek i w ogóle tak się fajnie skórę wygładza, to to jest właśnie to samo. Po prostu dajecie sobie tutaj płyn do, wiecie, do po prostu do kąpania i sobie tak przecieracie i macie właśnie taki peeling i nie musicie używać właśnie peelingów, tylko możecie używać takiej wielorazowej rękawicy, bo to po prostu sobie dajecie do pralki i macie taki wielorazowy peeling, jak nie macie peelingu pod ręką. Fajna sprawa. No i co? To są wszystkie kalendarze. Okej, moi drodzy, co prawda mamy kolejny dzień, ale ten vlogmas jest dość krótki, a chcę jednak, żeby te vlogmasy miały coś innego niż otwieranie kalendarzy, jakieś tam witanie się z wami i coś tego typu, więc stwierdziłam, prosiliście mnie, żebym pokazała wam w którymś vlogmasie toaletkę, więc stwierdziłam, że pokażę wam dzisiaj, jak ona wygląda w takim świątecznym wydaniu. Dawno też nie było takiej aktualizacji, więc po prostu wam wszystko w dzisiejszym vlogmasie pokażę. A więc toaletkę, którą mam, hejka, jest to toaletka z Ikei, ta w chyba edycji Hemnes, coś takiego. Dodatkowo jest taki stołeczek, ona ma dwie tutaj na górze takie półeczko szufladki i taką jedną tutaj od spodu szufladę. No i co ja tutaj mam? Jeśli chodzi tutaj o lewą stronę, jest to taki stojaczek na biżuterię i tu mam taką biżuterię, z której korzystam najczęściej, z racji, że mam też taki organizer jakby, ale tam są takie taka biżuteria, której rzadziej korzystam, albo jakieś kolczyki, a tutaj to jest po prostu coś, co używam dość często. Następnie mamy właśnie tą szufladko-półeczkę i tutaj w tej szufladce są żele antybakteryjne różnego rodzaju, to są najwięcej chyba z Bath & Body Works, także sporo tego jest. Tutaj na górze mamy perfumy, ja powiem wam, że perfumami rzadko się psikam, ale to są perfumy, z których najczęściej korzystam. Z tyłu taka świąteczna gwiazdka. Następnie tutaj na środku mam trzy takie jakby koszyczki, w których są różne rzeczy. I tak, ten pierwszy koszyczek, te koszyczki są ogólnie z Ikei. Ten koszyczek, tutaj mam szczotkę, w której w sumie rzadko korzystam, bo jest ładna, ale strasznie ciągnie włosy, także tak średnio, ale jest sobie tutaj leży. Następnie mam z Fluffa taką jakby śmietankę do ciała. To są kosmetyki ogólnie wegańskie, naturalne, także bardzo wam serdecznie polecam. Następnie mam taki płyn do demakijażu, płyn micelarny z Taupy. Rzadko kiedy zmywam tutaj makijaż, ale przydaje się na przykład, kiedy robię kreski i coś mi nie wyszło, to właśnie mogę sobie zmyć. Następnie w następnym koszyczku mamy tutaj różnego rodzaju pędzle, takie dość mniejsze, czyli na przykład jakieś do cieni, do jakiegoś takiego, nie wiem, do brwi, do rzęs, jakieś takie pędzelki typu to, no dużo tego tutaj jest, a w tym większym mamy takie większe, czyli na przykład wiecie, do pudru, do jakichś bronzerów, do rozświetlaczy i tego typu. I przy okazji, jak jesteśmy przy pędlach, ostatnio moja kolekcja powiększyła się o mega duży zestaw pędzli z sklepu. Proszę bardzo, Freyara. Te pędzle są naprawdę fajne, są mięciutkie, takie, że po prostu aż chce się nimi malować. I to jest póki co moja największa kolekcja pędzli. I powiem wam, że mega mi się sprawdzają. Ja ostatnio próbuję jakoś tak, wiecie, bardziej kombinować z makijażem, jakiś bronzer, coś w tym stylu, więc te pędzle idealnie się sprawdzą. I fajne jest też w nich to, że na przykład dla osób początkujących jest spoko, z racji, że każdy pędzel jest podpisany, do czego służy. Tutaj na przykład mamy blush, tutaj na przykład załóżmy mamy, proszę bardzo, na przykład mamy Lash and Brow Comb, na przykład jakiś inny jeszcze taki malutki blending brush, czyli właśnie pędzel do blendowania i każdy jest opisany, także wiecie, nie musicie się zastanawiać, jaki pędzel jest do czego, tylko po prostu możecie sobie przeczytać, to jest mega ułatwienie właśnie dla osób, które jednak z tym makijażem wcześniej się tak bardzo nie interesowały i próbują sobie coś tam, także wydaje mi się, że pędzle są super, ja mam w białej wersji kolorystycznej, ale jest chyba jeszcze różowa i czarna, także znajdźcie co chcecie, link do pędzli jest w opisie. Następnie tutaj obok jest jeszcze taki świąteczny reniferek,
szufladek. No i mamy kolejną półeczko-szufladkę. Tutaj mamy różnego rodzaju pomadki do ust, jakieś takie zwykłe wazeliny, jakieś takie zapachowe, różnego rodzaju. Tutaj na górze mam takiego jakby kaktusa, w której mamy między innymi taśmę do robienia kresek, bo ja robię taśmę na kreski, które swoją drogą są mega łatwe, bo wychodzą za każdym razem i w dodatku jeszcze mega proste, także nie musicie się jakoś za bardzo wysilać, a za każdym razem Wam wyjdą. Jeżeli będziecie chcieli tutorial, to mogę Wam z chęcią pokazać. Mam też tutaj takie jakby inhalatory do nosa na przeziębienie i pędzelki do rozczesywania rzęs. Obok mam taki jakby Obok mam taki jakby stojaczek razem z gąbeczką, no i taki szklany, nawet nie wiem jak to nazwać, no ale są tu moje soczewki ortokorekcyjne, proszę bardzo. No i co, i tak by się prezentowała cała góra toaletki, a teraz przejdziemy do tej głównej części, czyli tej dużej szufladki. Jak widać, nie ma tutaj jakoś fest dużo rzeczy, z racji, że to są po prostu rzeczy, z których najczęściej korzystam, jak jakieś kosmetyki mi się pokończyły. Tutaj na przykład, wiecie, nic nie ma. Jak będę z czegoś korzystać tak regularnie, że dosłownie codziennie albo kilka razy w tygodniu, to będę tutaj wkładać, bo właśnie ta szuflada jest po to, żeby tutaj te kosmetyki używam codziennie. To są kosmetyki, które tak naprawdę bardzo lubię i które mi się jakoś służą, także zaczniemy może tutaj od tej prawej strony. Tutaj mam dwie mgiełki z Victoria's Secret. Jedna to jest taka Velvet Petals. Nie mam pojęcia jak to się czyta, ale coś takiego. I druga to jest taka i to jest Bombshell, moja ulubiona. Mam ich chyba, już zużyłam takich chyba 5 paczek. Są naprawdę genialne. Następnie mamy maseczkę, którą w sumie dawno nie robiłam, ale cały czas tu jest. Nawet nie wiem, czy ona się już nie przeterminowała albo coś w tym stylu. Jest to maseczka z Glam Glow, taka świecąca. Następnie mam krem do rąk z Burt's Bees. I on pięknie pachnie takim jakby mleczkiem migdałowym, coś w tym stylu. I taki zapasowy krem do twarzy, on jest z Kielsa. No i ostatnie to jest takie puderełko z Petersona, w których mam różnego rodzaju maseczki w płachcie. O, proszę bardzo, to pudełko jest całe przepełnione. W środkowej się tutaj za dużo nie dzieje, z racji, że jedyne rzeczy, które tutaj mam, to krem z La Roche-Posay na noc, krem z La Roche-Posay na dzień i jakaś taka mgiełka. Jeśli chodzi o to, do czego to używam, to po prostu spryskuję tym pędzlem, na przykład przed rozświetlaczem, bo wtedy ten rozświetlacz nadaje taki większy glow i po prostu lepiej to wygląda. No i ostatnia szufladka, w której zdecydowanie dzieje się najwięcej, to jest pewnie szufladka, której najbardziej jesteście ciekawi, czyli moje kosmetyki codziennego użytku. A więc tak, mam tutaj przede wszystkim podkład z Diora. Bardzo Wam go polecam, to jest najlepszy podkład, jaki kiedykolwiek miałam. Dalej mam korektor z Naked, z Urban Decay. Też Wam go mega, mega polecam, bo jeden z lepszych korektorów, jakie kiedykolwiek miałam. To też jest jeden z lepszych korektorów, ale zdecydowanie za jasny dla mnie, ale wzięłam go specjalnie tak jasny, żeby był pod oczy i to jest korektor z Rimmela. Następnie do robienia kresek, chociaż kresek już w sumie nie robię eyelinerem, tylko teraz robię cieniem, ale mam taki eyeliner z Eveline. Następnie taka pomada do brwi w takim pojemniczku z pędzelkiem od razu, Jimmy Brow trójka z Benefitu. To, co było dzisiaj w kalendarzu adwentowym, czyli ten taki właśnie przezroczysty żel. Tuż do rzęs, mimo to, że ja mam rzęsy doczepiane, to i tak tutaj się znajduje. Również z Benefitu, Bad Gal Bang. I ostatnia tutaj w tym miejscu rzecz, to jest kredka do brwi, również jedna z lepszych kredek, jakie kiedykolwiek miałam. Taka z Vibo. Dalej to, co mam, to coś, co było w kalendarzu adwentowym, czyli jakby taki puder Peach Perfect z Too Faced. Następnie też jeden z moich ulubionych pudrów z Rimmela Stay Matte. Jedyny bronzer, jaki mam, ale póki co mi się dobrze sprawdza, bo dopiero jakby zaczynam z moją przygodę z bronzerami, jest on z Maybelline City Bronzer. Bardzo fajny rozświetlacz za dość niską cenę, który mogę Wam polecić, to I Love Revolution Rose Gold Glow. Bardzo fajny. Też bardzo fajny z Natasha Denona rozświetlacz, który był ostatnio w kalendarzu adwentowym. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Róż z Too Faced. Jeszcze dwa produkty, z których kiedyś korzystałam nałogowo, to ten Banana Loose Powder z Vibo. No i druga rzecz, której też kiedyś korzystałam bardzo często, to jest ogólnie bronzer, ale
Tak szczerze powiem wam, że korzystałam kiedyś z niego jako puder. Jak jestem na przykład bardzo opalona w jakichś wakacjach, to po prostu korzystam z niego, nie używam wtedy podkładu, tylko używam jego, żeby tak zmatowić sobie skórę i bardzo mi się dobrze sprawdza. I gdyby nie to, że mi napisaliście kiedyś, że to jest właśnie bronzer, to bym nigdy na to nie wpadła. No i teraz czas na paletki i paletki, którą tutaj mam, to pierwsza to paletka z Tarte. Dalej kolaboracja Revolution Pro razem z Natalią Siwiec. Kolejna cudowna paletka to paletka z Huda Beauty. I czekajcie, zobaczymy, czy dam radę otworzyć to jedną ręką. O, udało się. Też przepiękne kolorki. Mój ulubiony to zdecydowanie ten i ten. Tak. I ostatnia to Sweet Peach z Too Faced. I to była moja pierwsza taka droższa paletka, którą sobie kupiłam. Okej, okay, więc tak by się prezentowała cała toaletka, którą tutaj mam. Mam ogólnie też tutaj takie dwie szuflady i tutaj również się znajdują kosmetyki. Tutaj mamy pielęgnacyjne, a tutaj reszta kolorowych, więc mogę wam tak na szybko je pokazać. Tutaj mam jakieś takie zapasowe rzeczy typu puder, jakieś tam inne pudry. Tutaj wszystkiego rodzaju moje pomadki, jeśli chodzi o takie kolorowe, jakieś błyszczyki, pomadki, no masakrycznie dużo tego jest. Tutaj kosmetyki kolorowe, takie jakieś tusze do rzęs, kredki, eyelinery, które po prostu tutaj są, bo nie są moje ulubione, ale kiedyś na pewno z nich skorzystam. Tutaj mamy jakieś takie tak naprawdę bzdety, jakieś lakiery, jakieś rzeczy na Halloween, jakieś takie wiecie, do malowania się. Tutaj tą mgiełkę z Rituals, jakieś taki Nutri-Air na zasypianie, no po prostu jakieś pędzelki inne, dużo tego tutaj jest, jakichś bzdetów. Dwie moje inne palety, szczotka, akcesoria do paznokci, tutaj mamy jakiś taki oczyszczający do rąk, coś takiego, nakładki na zęby i kremy do rąk. Także tak by się prezentowała ta szuflada. I ostatnio tutaj są wszystkie moje kosmetyki praktycznie pielęgnacyjne, jakieś toniki, pianki, peelingi, kremy, balsamy, no masakrycznie dużo tego jest, nie będę wam wszystkiego pokazywać, bo po prostu zajęłoby to za dużo czasu, ale naprawdę jest tego sporo. Okej, moi drodzy, a więc ja przed chwilą się wykąpałam. Mamy godzinę trzecią w nocy, także jest już dość późno, ale powiem wam, że ostatnio chodzę spać o takich późnych godzinach i muszę się z tego przestawić, bo to jest masakra, no i rozwala całkowicie później mój dzień, bo ja wiecie, wstaję o 12 i ja właśnie smaruję tatuaż i jeśli chodzi o to, czym smaruję tatuaż, to jest to taki Bepanten, zawsze smarowałam nim tatuaże, zawsze u mnie wszyscy smarowali nim tatuaże. Ja już lecę spać, także dziękuję wam wszystkim za ten odcinka i widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć.